Okej, okay, dobra. Siemanko, YouTube, witam Was na kolejnym odcineczku GTA. Witam też live, oczywiście, jak zawsze. Będziemy sobie dzisiaj kontynuować naszą misję. Mamy zdobyć Batyskaw Trevorem, także prawdopodobnie zaczniemy od misji z Trevorem. Nie wiem, co inne postacie mają do wykonania, ale myślę, że Trevor będzie całkiem niezłą postacią, żeby wykonywać misję. Zawsze jest tu coś ciekawego do zrobienia. I zawsze jest coś głupiego do zrobienia, dlatego myślę, że wybierzemy się spokojnie po ten batyskaw, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I myślę, że powinno być w miarę okej. Okay. Aczkolwiek wcześniej można byłoby się chyba wybrać po jakąś amunicję. Właśnie. Nie pamiętam jak się amunicję brało. Nie tak, nie tak. To jest radio. To są światła. Świetnie! Z jakiś matą mnie goni. Gdzie mały chujku? Tu się wybiera amunicję. Jak widzicie, nie mam prawie w ogóle amunicji. Penisie, ile będziesz umierał? Już postrzelałeś sobie. Jeszcze ci mało! Szlak by go. Przez to będę musiał teraz uciekać. Dobra, jedź Trevorku, bo musimy uciec przed policją. A najlepszy sposób ucieczki będzie jechać w stronę policji. Brawo, musiałem oczywiście trafić na najtwardszy słup w grze. Boże, uciekaj, 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 Trevor, kurna. O, pięknie. Ledwo, ledwo, ale daliśmy radę. Dobra, poplączemy się troszeczkę po plaży. Sprawdzimy sobie ogólnie, gdzie ja, co ja tu mogę i gdzie będzie najbliższy skład z bronią. Dobra, tu się na chwilkę ukryjemy. Także patrzymy na mapę. Popatrzymy na mapę i zobaczymy, gdzie my tu mamy najbliższą broń. Tutaj jest jakaś najbliższa broń. Także myślę, że tutaj się wybierzemy. Nie jest jakoś tak super daleko, chyba. Okej, okay, dobra, czekamy, aż policja nam tutaj zniknie. W sumie można stąd jechać. Dobra, znika pomalutku, więc jedziemy. Szlak. Szlak. Musiałem sobie wjechać centralnie w gliniarza. Ja jebie. Dobra, to teraz będzie twarda, mega, super ucieczka. Postaramy się uciec może do sklepu z bronią. Może nie będą mnie gonić. Może. Oby. Aby się jakoś udało uciec. Także ciśniemy Trevorkiem. Ja jebie. Nie tak to planowałem zrobić. Ani tak tego nie planowałem zrobić. Ale ja jebie. Najtwardsze żywopłoty kurna na świecie. Co jest kurna z tym samochodem? Jedziesz normalnie. Ziomek, uciekaj stąd. No uciekaj, 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 bo nie chcę cię rozjechać, nie chcę ci zrobić krzywdy. Dobra, objedziemy sobie na spokojnie. Za chwilkę objedziemy. Wolę tutaj jeszcze posiedzieć chwilkę, co by mnie żaden gliniarz tutaj nie znalazł. Mister Gin, Asa Gin. Ogólnie siemanko wszystkim. Serio? Jakim kurwa sposobem on mnie tu zobaczył? Wypieprzaj mi z tym kurwa. Brawo, ładnie sobie wjechałeś. Bardzo ładnie. Świetnie, mam najgorsze auto do ucieczki. To auto w ogóle nie skręca, w ogóle nie ma przyspieszenia i ogólnie jest bardzo gówniane. Ale jakoś będziemy tu uciekać. I nie tak planowałem rozpocząć ten live ani odcinek. I miejmy nadzieję, że w miarę szybko go. Ich zgubię, bo to już dwie gwiazdki, kuźwa. Jedziemy sobie, spierdalamy sobie. W ogóle można by było włączyć jakieś radio, co wy o tym sądzicie? Teraz włączymy jakieś radio. Włączymy sobie Space. Tylko, że to jest wszystko wyłączone, wiecie co? Zanim cokolwiek zrobimy, ustawienia,
Dźwięk. Już będzie ciekawiej. O, szlak. Kurwa. Tak to jest, jak się nie patrzy na mapę, tylko się kurna gra. Ja jebie, kurna, ucieczka przez pół godziny teraz będzie przed głupią zastraną policją. A człowiek chciał sobie normalnie pograć, nie wadząc nikomu, pozabijać kilka osób i ogólnie dobrze się bawić, to nie dało się. Tu jest jeszcze jeden gliniarz. Niech te gwiazdki znikną. No znikajcie, 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 znikajcie. On wcale tu nie jedzie. Nie. Nie, ja się już nie przejmuję tym. Po prostu ani trochę. Dzień dobry, co i do widzenia, tylko na przywitanie. A, siemanko, może nie na razie. Czemu ta policja musi być tu tak bardzo przytrzymana i kurna gonić tak bardzo? Dobra, jedziemy naokoło. Miejmy nadzieję, że jakoś dzięki temu zgubimy. Mamy kilometr do naszego sklepu. Zapewne po drodze było ich więcej. Nasze auto, nie wiem, czy to przeżyje. Miejmy nadzieję, że tak. Widzicie? Muzyka jednak w grze sprawdziła się idealnie. Mam muzykę, gram lepiej. Jest zajebiście po prostu. No, miotnie jest. No, widzieliście? To było po prostu od razu jechać do tego sklepu, a nie kurna bawić się z nimi. Czemu te auta są takie szerokie? Don't hit me, spierdalaj stąd. W sumie to wiecie co? Może jednak tak sobie zróbmy, jak będziemy wchodzić do sklepu. Nie chcę, żeby mnie tu ktoś postrzelił. Wykupimy sobie amunicję do tego wszystkiego. Nie to. To zablokowane. Tu. Kup, przełącz, szybkie przewijanie. What? Jak się szybko kupowało? Szkoda, że nie można zobaczyć, co ten. A, okej, dobra. W takim wypadku karabinek jeszcze tutaj, pełna amunicja. Tu jest pełne, okej, tu jest bardzo dobrze. Tego nie chcemy, to chcemy. Przełączymy sobie, pełna amunicja, pięknie. To jeszcze mamy kompakt SMG. To jest fajne. SMG za 1300 można kupić. Dobra, tego nie chcemy. Czy my mamy coś tutaj z tych broni, takich granatnik? Pełna amunicja, pięknie. Zakupiono, pewnie, że chcę. Tu jest pełne. A to? Ciężki pistolet. Okej, dziękuję. To jeszcze kupimy w takim wypadku kamizeleczkę. Dawaj mi kamizelkę. Najmocniejszą, jaką macie, z 2500. Wydałem kupę pieniędzy na moje wyposażenie. I w sumie można... Tak, chcę zapisać. I w sumie można stąd spieprzać. Oh yes. Dobra, to teraz możemy się wybrać w końcu na misję. Misję mamy w HS, tak? Tak daleko. Okej, dobra, w takim wypadku jedziemy tutaj. Pięknie. Troszeczkę nam zajmie dojechanie do tego celu. Po drodze pewnie jeszcze zmienimy samochód, bo tym gównem, tym wrakiem nie chcę tam jechać. Bo to za długo będzie trwało i zbyt mało komfortowe to będzie dla mnie.
zbyt mało komfortowe dla was, ponieważ będę się prawdopodobnie cały czas rozbijał, więc kurna, wsiądziesz ty dzisiaj do tego samochodu, wypieprzaj stąd. Nie whatafakuj mi tu. Ja ci dam pendejo, kurna, geju jeden. Dobra, jedziemy super sportowym, ekskluzywnym autem dla rodziny. Ciśniemy sobie na misję. No, ma troszkę lepsze hamulce niż standardowe auto. Jak to nowy patch? Co będzie po GTA? Po GTA prawdopodobnie będzie koniec live'a. Live będzie trwał, nie wiem, z godzinkę. I na dzisiaj koniec. Może wieczorem jeszcze coś zrobimy, ale nie wiem. Bo coraz mniej ludzi przychodzi na te live'y i coraz mniejszą mam ochotę, żeby je robić. I nie wiem, czy nie nagrywać sobie samemu, bo... Jeżeli ja mam tu siedzieć... Siedzieć i kurna, nic takiego się nie dzieje, że będzie tylko na po 30 osób, to jest dziko. Ja wiem, co zaraz Nerma napisze, ja wiem, co napisze, więc nawet się nie wypowiem na ten temat. Para-ta-ta-para. Wieczorem daję StarCrafta albo w Minecrafta, coś ogarniemy, jakiś serwer. Tak zastanawiałem się, czy by właśnie nie zrobić za TS-a, ponieważ dzisiaj dołączyłem do serwera tam. I możliwe, że będzie jednak Minecraft wieczorem. Także będzie dużo modyfikacji, dużo fajnego budowania. Streamuj, nie maruj. Mówi ta osoba, która nie ogląda moich streamów, ani nie ogląda moich filmów na YouTubie. Tak. A, jestem po to, żeby czytać czat. Okej. Nie coś, że... Nie, że nikt mnie nie lubi, tylko że nikt mnie nie ogląda. Ja jebie. To jest różnica, proszę pani. To jest różnica. Nasze auto chyba się zepsuło, bo już prawie nie skręca w prawo. To bądź batyskaw. O, chyba całkiem się zepsuło. Gdzie ten batyskaw? Serio? No, o Boże, na tej łajbie jest. Jak ja tam niby mam wejść? A, tutaj jest wejście. Okej, dobra. Leć! Tak, Alucard widzę, tylko że tu jest taka znacząca różnica, że jednak troszeczkę więcej ludzi mnie chyba ogląda, nie? Czy ja mam broń jakąś z tumikiem? Tylko to mam z tumikiem, 5000 naboi. No, już na pewno zadzwonisz po policję. Nara. Minecraft przyciąga dzieci. Lepiej mieć 30 widzów na live, ale porządnych niż całą bandę dzieci. Elo Polako, fajnie, że można tak mieć, ale fajnie byłoby też na tych live'ach zarabiać, wiesz? Okej, okay, świetny skok, 2 na 10. No, jak się wypływało, cholera, do góry? Tak się wypływało do góry. Tak się właśnie zastanawiałem, jak się, kurwa, wypływało. Wsiadaj do środka i będziemy płynąć sobie. Nie wiem, w jaki sposób się tym płynie, ale jakoś będziemy płynąć. Prawdopodobnie zanurzenie będzie w ten sposób. Nie, to jest... A, w
ten sposób. Okej. O mój Boże, to jest zajebiste. Jestem ciekawy, jak oni mają zamiar mnie gonić. W ogóle, gdzie ja się mam tym dotransportować, bo nie mam silnego pojęcia. Aha, najpierw mam zgubić gliniarze, okej. Ciekawe, jak tu jest głęboko. Boże, jak tu jest ciemno. Holy fucking shit, to jest zajebiste. Dobra, może troszeczkę do góry. Ha! Widzieliście to? Tak się to robi. Upadłem gdzieś na dno. Dobra, tutaj mam się dostać, tak? Czy, no, okej, dobra, tak świetnie pokaże mi drogę. Floyd! Day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Do some research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we are going to enjoy shitting on them. Oh, great. I look forward to that. Okay, well, that's more like it. Okej, okay, wypłyniemy sobie w takim wypadku na powierzchnię, bo tutaj gówno widać. Nie wiem dlaczego... Nie wiem dlaczego moja łódź lubi się tak bardzo zanurzać. To jest naprawdę dziwne. Chwila, czy ja dobrze w ogóle płynę? Dawaj mi to tu. A nie, to musimy jeszcze płynąć, okej. Okay. Mi serce, bardziej chodziło mi o Minecrafta ze mną. Pixel i kilkoma innymi osobami. Ale ATS, UMK też może być. No wolę pograć sobie na ATS-ie, bo... Jak wiesz, już mieliśmy kiedyś ATS-a i dosyć fajnie się tam grało, więc myślę, że ATS-a prędzej tam będę robił. Boże, jak to się przycina teraz. To się tak cholernie tnie, że to jest masakra. Dobra, pod wodą jednak idą szybciej FPS-y i lepiej gra działa. Może tutaj mamy dopłynąć, nie jest tak tragicznie źle. Czy ja tym mam wpłynąć gdzieś tutaj pod wodę, czy co? No to pokazuje gdzieś na dnie, what the hell? Boże, to jest daleko! Ha! Tak, Muminek, już to przeczytałem.
shit's done. Let's go. Let's go. Okay. All right. Hurry up. No, mu nic się nie dzieje. A, zajebiście. Jedziemy sobie w takim wypadku ciężaróweczką. Pasuje tego nie uszkodzić. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. No jestem złomem, kurna, jak on się tu wlecze. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś jeździł tak powoli ciężaróweczką. Drive it under there. Tylko nie mówcie, że kurna tyłem. Nie, dobrze jest. No już to mówiłeś. Ha! No. To nie mógł sam wysiąść z tej ciężarówki, co za gówniarz. Okej, czyli co? Mamy dostarczone zadanie, tarczy batyskaw, czyli zaraz się wyświetli komunikat, że mamy zadanie, tak? Tylko pewnie stąd musimy wyjść. Dobra, leć Trevorku, leć. Leć Trevorku, znajdź jakieś auto. Tu jest jakieś auto. A, mówiłem.